Jesteśmy w kolejnym samochodzie, w klasyku tylnego napędu. Jesteśmy w Mercedesie. Spróbuję pokazać Wam, na czym polega poślizg podsterowny, aczkolwiek nie będzie to łatwe, ponieważ auto jest wyposażone w różnego rodzaju elektroniczne systemy. Nie wszystkie z nich da się wyłączyć. Do tego wszystkiego jest świetny zawieszeniowo i świetny trakcyjnie na świetnych zimówkach, więc efekt uślizgu podsterownego nie będzie tu tak ewidentny jak w aucie przednionapędowym czy też w aucie czteronapędowym, ale spróbuję za wszelką cenę. Co zrobię? Zrobię błąd, jeżeli chodzi o kręcenie kierownicą. Zacznę za dużo skręcać kierownicę. Powinienem w takim zakręcie, w którym będziemy jeździli, skręcić tyle, a ja na siłę niepoprawnie skręcę dużo więcej. Zobaczycie, co się stanie. Widzieliście, jaki błąd zrobiłem przed chwilą? Zacząłem kręcić za dużo kierownicą, przód auta wyjechał. Teraz przejadę ten sam zakręt z tą samą prędkością, z jedną tylko różnicą. Będę trzymał obie ręce na kierownicy i skręcę tylko tyle, ile trzeba. Zobaczycie, auto zachowa się w całkiem inny sposób i bez problemu przejedzie zakręt bardzo czysto, bardzo płynnie. Kolejny temat, poślizg nadsterowny, czyli to, czym tak naprawdę charakteryzują się auta tylnonapędowe. Dojeżdżamy do zakrętu, dodajemy gazu, auto zaczyna się uślizgiwać tyłem. Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku, kiedy nie zrobię żadnej reakcji, czyli zostanę z ręką czy z kierownicą skręconą w tym kierunku, którym pierwotnie chciałem jechać. Zobaczcie, co się stanie. Słuchajcie, widzieliście, jak się auto zachowało w poślizgu nadsterownym w momencie, jak ja absolutnie nie zareagowałem kierownicą ani gazem. Teraz pokażę Wam, jak wyjść z tej opresji i tutaj bądźcie bardzo ostrożni, bo znowu, jako właściciela Bajotu powinienem Wam powiedzieć, że powinniście auto uspokoić, nacisnąć hamulec, ewentualnie jeśli macie auto nie tak jak w naszym przypadku z automatyczną skrzynią biegów, tylko z normalną, po prostu nacisnąć sprzęgło, żeby auto się uspokoiło. Pokażę Wam jako kierowca rajdowy, jak możecie próbować wyjść z tej opresji. Natomiast pamiętajcie, bo o tym za chwilę będę mówił, będę Wam pokazywał, jak założyć kontrę. Z tą kontrą musicie bardzo uważać. Ona musi być naprawdę w pożądanym kierunku, czyli w kierunku tam, gdzie chcemy jechać. Koła przednie mają patrzeć w kierunku, gdzie chcemy jechać. Po drugie, musimy być bardzo ostrożni z dodawaniem gazu. I pamiętajmy, czym mamy bardziej przyczepne warunki, tym musimy być z tym tematem bardziej ostrożni. Jeżeli założymy za dużą kontrę, jeżeli dodamy za dużo gazu i będzie duża przyczepność, to nie znamy tak naprawdę ułamka sekundy, kiedy auto zostanie odwinięte w drugą stronę. I na to musicie bardzo uważać. Zobaczcie. Słuchajcie, podsumowujemy sobie kolejny typ napędu, tylnonapędowy Mercedes, którego taką cechą charakterystyczną każdego auta tylnonapędowego jest poślizg oczywiście nadsterowny. Ale pamiętajmy o tym, że poślizg podsterowny też istnieje, co mogliśmy chociażby dzisiaj na teście udowodnić. Natomiast takim elementem, na którym musimy się skoncentrować, jest właśnie poślizg nadsterowny. I pamiętajcie o tym, że najprostszą zasadą jest zatrzymać się, czyli wciskamy sprzęgło, naciskamy hamulec, oczywiście te auta są wyposażone w ABS i uspokajamy ten samochód. To jest najprostsze i to bym Wam jako właściciel Akademii Bezpiecznej Jazdy rekomendował, czy Was w ten sposób uczył. Natomiast jeśli faktycznie ktoś chce próbować, jeżeli ktoś chce próbować uczyć się wyprowadzić auto z tego typu poślizgu,
to musi to faktycznie dobrze potrenować, bo jest to dosyć ciężka robota. Pamiętajmy, że to auto się steruje bardzo delikatną ilością gazu. Tutaj dodanie gazu, szczególnie w poślizgu nadsterownym, o którym mówimy, spowoduje pogłębienie, obrócenie wręcz samochodu, więc dodajemy tego gazu bardzo delikatnie, bardzo płynnie. Jak czujemy, że auto zaczyna się za bardzo wychylać, odejmujemy gaz, auto powinno wrócić na swój tor jazdy.